Burmistrzu, chciałbym zadać jedno zasadnicze pytanie. Czy z tematem budowy czwartej kwatery mielibyśmy do czynienia, gdyby nie działalność, jak to nazwę, mieszkańca Rudnej Wielki? Czy mielibyśmy? Bo mieli Państwo, to Wam chcę powiedzieć, którzy nie uczestniczycie w proteście, otóż mieszkańca Rudnej Wielki sprzedał swój grunt, na którym dokładnie na którym ma być realizowana inwestycja. Ja przepraszam, miła Pani, Pan Nosek zwracał uwagę, ja mówiłem, niech Pan przerywa, teraz ja proszę. I mieli Państwo, podkreślam, ściśle na tej inwestycji. Nie można tak mówić, nie można wprowadzać radnych, mieszkańców. Błąd. Mówienie o 15 hektarowym, 30 hektarowym budowaniu składowiska, a jest to, tak jak Pan Prezes mówi, nie ma czwartej kwatery. Teraz, Szanowni Państwo, ktoś ten grunt kupił. Ja nie będę mówił za jakie pieniądze. Podając słowa o obniżce wartości nieruchomości. Szkoda, że nie jest z Państwem Pachławik, bo bym już wiedział, za ile wyceniona jest ta działka. Jest to wartość nieruchomości wzrosła na tym terenie czterokrotnie. To nie są bzdury, są to cyfry i wyceniał to rzeczoznawca biegu. Natomiast odniosę się do prawie szczurów. Tylko w taki sposób. Do mnie Pan Marcinkowski mówił o problemie fruwających worków. Natomiast mówi tak, o pracę szczurów muszę dotrzeć. O workach owszem tak. I wiecie Państwo, no dobrze, ale ten głos słyszałem, proszę Pana. Proszę mi też posłuchać powiedzieć. Nie można budować fundamentów protestu na mapie, która prowadza ludzi w błąd. Bo sam nie wiem, jak bym zareagował, gdybym słyszał, że przed Rudną Wielką, świetnym buforem, zasłaniającym składowisko ma być wycięte las. Jest przedstawiciel nadleśnictwa, który zajmuje się gospodarką leśną i mówi Państwu o tym, że ten drzewostan nie będzie wycinany. Chemyko jako firma nigdy nie złożyła wniosku o korzystanie z tego terenu. Natomiast wy, mieli Państwo, chodząc po domach, zbierając podpisy, człowieku, no jak? Przecież 30 hektarów, z tego 15 hektarów lasu. Nie dziwię się, że niektórzy podpisali. Ale czy ten fundament, na którym budujecie protest, jest stabilny i mocny? Naprawdę trzeba powiedzieć, jak jest. 7,7 hektara pana X z Rudnej Wielki. Nie można też mówić, to okoliczne odwoływania, budowę linii, segregacji odpadów, bo jak Państwo wiecie, przepisy unijne, o których tu mówił podczas prezentacji pan Grzegorz Kordiak dotyczące prawa wodnego, jak powiedział pan poseł Parlamentu Polskiego, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, nałożone ogromne kary. Identyczne kary nakładane są za regulację spraw gospodarki odpadami. Składować w ziemi można z każdego roku na rok mniej. A więc, nie, tak nie można. Wie pan, ja nie lubię, jak ktoś powie i ludzie chcą uznać to za prawdę. 10.32 fakt. Proszę z 10.32 odjąć drogi dojazdowe wewnętrzne, zakład stabilizacji odpadów biodegradowalnych, który zajmuje około hektara, linia segregacji odpadów, kolejne pomieszczenia biurowe, budynki socjalne, warsztat. I nie można mówić, że stanowisko zajmuje 10.32. Podobnie wracam do tematu. Osłania u nas była. Wiadomo,
Czy jednak Fundusz Systemu kupił za tak wysokie pieniądze, nie po to, by leżało na podłodze. Każdy miał świadomość, a przede wszystkim sprzedający, że będzie prowadzona tam działalność. Nikt nie wykłada czterokrotnej wartości hektara, czy pięciokrotnej, czy dziesięciokrotnej. Teraz mówię tak, żebyście Państwo nie wiedzieli oceny. Na pewno wiecie jako mieszkańcy, by uprawiać, jak Pan mówi, odkisz, siać kukurydzę, a może pozostawić w ugorze. Dlaczego tak się stało? Ktoś to zainicjował. Ja też, będąc inwestorem, nie zapłaciłbym w życiu za drogi takich pieniędzy, to pozostawił pod głową. Tylko coś bym robił. I wracamy 10,32, a 7,7 hektara. 7,7 hektara, powiedzcie Państwo, obwałowania. Policzcie to, co pisze sanepid w uzgodnieniu. Pas ziemi, piezometry. Piezometry, mieli Państwo, to takie padają fachowe słowa. Są to odwierty, w których pobierane są próbki oddziaływania składowanego materiału, czyli składowiska na wody gruntowe. Natomiast, mieli Państwo, dokument, nie jakaś wypowiedź Stuczyka, jak Pan Lasak mówi. Poruszacie Państwo oddziaływanie na wody i ujęcie wody w równej mierze. Otóż, opinia geologiczna dla projektowanego składowiska odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej. Dla projektowanego składowiska wykonano podstawowe badania dla tego typu inwestycji. A są to badania geologiczno-inżynierskie, badania hydrogeologiczne. Na tej podstawie opracowano ocenę oddziaływania na środowisko naturalne projektowanego składowiska. W rejonie projektowanego składowiska stwierdzono kilka rejonów o zmiennych warunkach geologicznych. Sprzyjające warunki geologiczne występują na znacznym obszarze poza terenem północnym, gdzie występują od powierzchni terenu utwory przepuszczalne i słabo przepuszczalne. Zawodnione. Odnośnie wpływu składowiska na wody podziemne, ujęte w studni na terenie Rudnej Wielkiej, należy wykluczyć taką możliwość. Warstwa wodonośna zalega na głębokości poniżej 57 metrów. Nadkłady stanowią gliny jako doskonała izolacja przed zanieczyszczeniem. Drugim ważnym czynnikiem jest fakt spływu wód podziemnych ku wschodowi, czyli nie w kierunku Rudnej Wielkiej, na którym znajdują się nasze większe wody. Znaczna odległość pomiędzy studnią Rudnej Wielkiej a składowiskiem około 1200 metrów wyklucza również możliwość skażenia wód podziemnych. W podpisie geolog Kazimierz, nie Zbigniew Błacakiewicz, jak Pan mówił, Kazimierz Fal, magister, numer uprawnień, trzy numery uprawnień, bo jest geologiem, hydrogeologiem. To mi jest znane, to jest niedyskutuje z prawdami oczywistymi. A więc spływ jest zupełnie w drugą stronę. Natomiast wiecie Państwo, miałem takie spotkanie w Kiborowie. To już moje ostatnie słowa. Prowadzimy od wielu, wielu lat akcję budowy przydomowych oczyszczalności. I na tym zakończę. Proszę tutaj.